Ejo, witajcie po milionie lat świetlnych przerwy. Witam was nad swoimi oczkami. Pogoda nie napawa jakimś optymizmem, ale chciałem wam dzisiaj pokazać nad moim oczkiem śliczną listopadową sraczkę. Zimno jak jasna dupcia. Troszeczkę, słuchajcie, starałem się powycinać chaszcze, które porastały, i mój filtr, i wszystko naokoło. Powinienem tak naprawdę tutaj kosą to wszystko wykosić. Ale Jezu, wiecie co? Dopadł mnie tu mi wisis. Jest zimno, jest paskudnie, mam furę innych zajęć. Zresztą widać po ilości filmów, które wrzucam. Nie, w zbiorniku spokój i cisza. Rybki odpoczywają. Zimowa przerwa. Stoi tu chyba na dole karpik też ładny. Woda ma, że tak powiem, przejrzystość na ponad 2 metry. O, tutaj jest 2 metry wody. Widać karpika na dnie jak stoi. Rybki już są spokojne. Temperatura jest niska. Zaczął się okres wegetacji dla nich. Strasznie zimno. Wycinałem tu dzisiaj tataraki. Wrąbałem się w woderach. A taką sobie pogodę wybrałem. Wychechlałem wszystko co się dało, żeby troszeczkę więcej światła wpuścić do wody. No jeszcze do wody, że tak powiem, moich działań wojennych. Muszę uważać, bo mam pastucha pod prądem. Tutaj narzędzie zbrodni. No to słuchajcie, odwiedzała mnie tutaj ta norka amerykańska. Założyłem klatkę taką do odłowienia takiej zarazy. Przeróżne smakujki tam wkładam. Nasze koty wrąbały się tam z 5 razy. W końcu zacząłem je zamykać, kiedy otwieram klatkę. No, norka jak na razie nie weszła, no ale co, uruchomiłem, słuchajcie, bardzo skutecznie pastucha znowu. Pastuch reaktywacja. Pastuch robi robotę. Dobrze założony pastuch robi robotę. Miałem kilka razy ślady tej norki, jak ona tu przychodziła. Próbowała wejść, chodziła wzdłuż tego pastucha naokoło. Ją musiało czepnąć porządnie, bo ona się boi przejść teraz. Pomimo tego, że to jest takie zwierzątko, które może skakać i po drzewach i tak i siak, to faktycznie widać, że te ryby na chwilę obecną nie są zjadane. No. Natomiast no, wybiła tutaj trochę tych ryb. Dosłownie wam powiem, że w przeciągu chyba 2 tygodni wybiła bardzo dużo ryb. Wymordowała mi tu liny, wymordowała mi tu karpiki. W większości takie rybki koło kilograma. Te mniejsze zostały. Wymordowała mi tu sumy, bo miałem tu takie, nasz sum europejski, takie 30-centymetrowe. Wymordowała je wszystkie. No co mnie cieszy, to cieszy mnie to, że zauważyłem, że pokazały się 2 miętusy, czyli wygląda na to, że się skutecznie gdzieś schowały, nie dały się pożreć. Cieszę się, bo ja te miętusy tutaj, kurczę, kombinowałem długi czas i chodzę i pieszczę i pilnuję tego. No i jednego miętusa takiego udało mi się tu złapać na siateczkę, takiego 20-centymetrowego. Wpuściłem go do tego głębokiego stawiku, bo tam raczej mu nic nie grozi. No, natomiast drugiego miętusa, takiego prawie 30, to tutaj widziałem w nocy. Teraz wieczorami one ładnie się pokazują, ich aktywność jest zmożona. One chyba w ogóle mają w lutym tarło, miętusy, więc ich pora to jest właśnie zimno, wiatry, przymrozki, nawet lód po wodzie. One tak lubią. No. No i co? No widzicie, no smutno, szaro, zimno.
W tym roku w ogóle jakoś, powiem wam, że ja się nie nacieszyłem tym latem. Wszystko było krótko, wiosny nie było wcale, długo żeśmy czekali na to ciepło. Potem to ciepło w sumie było bardzo byle jakie, bo kojarzę okres lata, to chyba lipiec to prawie cały lał deszcz. W sierpniu przyszło troszkę pogody. Potem szybko się zrobiło byle jak i tak. Tak troszeczkę do dupy ten rok był, jeśli chodzi o tą pogodę. No ja się nie zaspokoiłem, że tak powiem. Rządza światła i ciepła bardzo, bardzo była uboga w tym roku dla mnie. Nie wiem jak tam dla kogo, bo każdy ma inne potrzeby. No wygląda trochę jak po wojnie. Jest bardzo wysoki stan wody, to akurat mi nie przeszkadza. To zawsze na zimę dopuszczam jak najwyżej. Wiecie, mostek jest średnio tam. Tam średnio mostek jest jakieś 15 cm nad wodą, a teraz jest 4 cm nad wodą, także jest takie wynajmniej 10 cm wyżej poziom wody. Jak przychodzą przymrozki takie mocniejsze i trochę ziemię zmrozi, to też nie ma takiego chłonięcia brzeg i on tej wody nie kradnie, a woda się o wiele szybciej podnosi i jest wysoko. No co, żółwik powędrował, Grażynka powędrowała do odstojnika teraz takiego, żeby sobie przezimowała w cieplejszych warunkach, bo pomimo tego, że chciałem, żeby w gruncie rzeczy sobie zimowała w stawie, to jednak te cholery tu mi ciągle wyłażą, wiecie, jest, ten murek mam naprawdę wysoki, jak te gamonie to robią, wiecie, żółw, to jest takie bydle, które się nigdzie nie śpieszy, ma kupę czasu, żeby coś przemyśleć. No widzicie, zobaczcie, no murek, który ma bez mała 50 cm. No tutaj na tej części może ma 35-40. No i powiem wam, że Czesiu mi spierdzielił do tego dużego stawu. No i kurde, nie umie go złapać. No, ale nic mu nie będzie, no przezimuje to. Natomiast Grażynka jest w akwarium na zimę. Grażynka sobie zimuje i tutaj podniosę jeszcze ten murek wyżej na wiosnę i Grażynka będzie tu, ona tutaj to miejsce bardzo lubi. I tu ma tak, wiecie, jak na wolności, jak w naturze. Jest i robak, i żaba, i to, i tamto. Ja karmię je sowicie mięsem drobiowym. Bardzo lubią, powiem wam, że Grażyna to dwa serduszka takie od kurczaczka to potrafi codziennie zjeść. Jest niesamowity żarłok. Urosła ładnie. No i co? Powiększyłem sobie trochę, wiecie, sferę zamiłowań. Zrobiłem sobie taki kurniczek, mam parę kurek, liliputek. Teraz sobie kupiłem indyka amerykańskiego, no rzekomo amerykański, ale tak jak patrzę po wszystkich filmach i po barwie i po wszystkim, to wygląda mi to na kanadyjskiego, ale nie będę się sprzeczał. Piękne, duże ptaki. Mam zamiar to hodować, próbować coś tam rozmnażać, coś mieć dla siebie z tego, coś ewentualnie do sprzedania. No, przede wszystkim zależy mi na takim naturalnym mięsie, chociaż są tak śliczne, że nie wiem kto to zabije potem. Na razie to mam parę rozrodowe. Spróbuję wam coś pokazać. O, zobaczcie, jak wyglądają moje niedźwiedzie. Śliczne ptaki. Jak to moja Zuzia mówi, małe strusie. One są młodziutkie, one mają pół roku dopiero. No, ale konkretne. Konkretne ptaszyska. Fajne. Trochę tu właśnie im naznosiłem ze stawiku trzcin, żeby nie chodziły po bagnie, bo jest teraz tak deszczowo, mokro, zimno, wiecznie. Naciąłem tego i nawkładałem, żeby chodziły sobie troszkę po suchym. No, ale film jest o stawiku arku, więc nie będę wam głowy zawracał z indykami. Słuchajcie, wiem, że mnie mało widać. Obiecuję, że się poprawię. Bardzo dużo obowiązków w ostatnim czasie na mnie spadło i słabo sobie z tym wszystkim radzę.
siły też nie te. 50 minęło, to już człowiek nie jest takim młodym pistoletem, gdzie power jest na wszystko. Ale słuchajcie, nadal serce się śmieje, także klaps w tyłek i trzeba gonić do przodu. Wszystkich was ciepło pozdrawiam. Obserwuję wasze filmy, będę się starał z komentarzami i lajkami oczywiście nadganiać. Nikt nie zostanie w tyle. Bynajmniej z moich bliskich znajomych, których znam, postaram się nikogo nie skrzywdzić. Chciałem serdecznie pozdrowić Kasię Wędkuj z Kanią, która cały rok nie puściła filmu i też nie wiem, co się tam u nich dzieje z Andrzejkiem, bodajże mężem swoim. Jeżeli pomyliłem imię, to bardzo przepraszam. Przywołuję was do porządku, zmotywujcie się tak jak ja, nagrajcie cokolwiek, chociaż odcinek w piwnicy, jak zakładacie robaka na haczyk, bo ludzie na was czekają. No, niech moc będzie z wami wszystkimi. W razie czego, słuchajcie, gdybym nic nie dograł do świąt, to wszystkim wam życzę przede wszystkim zdrowia, słuchajcie, żebyście byli szczęśliwi w swoich rodzinach i żeby wam było bomba. A jeśli mi się uda, to jeszcze coś nagram. Niech moc będzie z wami. Taki króciutki zwiastun. Dowód na to, że żyję. Trzymajcie się.